Tak jest! Mam włączonego Creative'a i moi drodzy, co się wydarzyło? To jest coś pięknego! Patrzcie, odzyskałem swojego skina! Tak jest, nie muszę mieć ochrony termalnej, nie mam swojego skina takiego poparzonego. Moi drodzy, to się nazywa coś cudownego. Zobaczcie, zobaczcie, nie jestem do połowy nawet ani troszkę czerwony. Tak jak było, tak jest, tylko jest problem. Widzicie? Dalej nie mam nogi. I to świadczy o tym, że Granny, muszę po prostu pokonać Granny, żeby w tym momencie po prostu odzyskać swoją dawną, słuchajcie, kondycję, że tak powiem, i swoją energię, bo patrzcie, tak powolutku chodzę, normalnie mam dalej ten efekt slownessa, patrzcie, nawet 4, no słabo, słabo, ale moi drodzy, co jest bardzo ważne, to trochę chudszy się zrobiłem, o tyle dobrze, więc moi drodzy, macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę, a ja w tym momencie wyrzucam cały stack do diamentów do lawy. Moi drodzy, zróbmy to, macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. 3, 2, 1. Poszło, patrzcie, leci, leci, leci prosto do lawy, tak? Jest? Do lawy spłonęło, widzieliście przed chwileczką, więc moi drodzy, ja jestem nieśmiertelny, patrzcie, mogę się kąpać w lawie, Granny mi jest niestraszna, a co najlepsze, mogę latać, widzicie to? Tak jest, mogę latać, tu jest jakieś przejście z ciasta babci, no i wiecie co, zrobiłem pewną rzecz. Zrobiłem pewną rzecz, otóż już wam pokazuję. Zrobiłem z diamentów, patrzcie na to, z diamentów dookoła wszystko, żeby babcia Granny nie chciała tutaj podejść. I nie wiem, ona do wioski raczej nie podejdzie. To jest coś pięknego. Słuchajcie, a co najlepsze, ja mogę latać. Patrzcie na to, ja sobie fruwam na Creative'ie. Włączyłem Creative'a, bo już nie dawałem rady po prostu z tą babcią. Dobra, zróbmy tak, żeby po prostu jest tyle tej lawy, tego wszystkiego. O nie, jeszcze się zatrułem. O nie, kręci mi się w głowie. Nie, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ale zróbmy tak, bo ta lawa jej nic nie robi. A tylko tutaj szpeci ten, tutaj ten krajobraz. Dobra, patrzę, jesteśmy ustawieni, więc babcia Granny nie ma z nami szans. Ja sobie to wszystko powywalam, nie ma z lawy. No i życie jest lepsze. O, dobra, od razu lepiej to będzie wyglądało trochę, bo kurczę, patrz, ile tej lawy tutaj nastawiane. Ja, normalnie masakra jakaś. Dobra, zróbmy tak, lawa niech sobie schodzi. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przygotuję się, słuchajcie, na walkę z Granny. Przygotowuję się na walkę z Granny, bo nie wiem nawet, gdzie ona jest. Ona w tym momencie do wioski nawet nie podchodzi. Już, słuchajcie, nawet przez całe święta wchodziłem sobie co chwilę, czy jest gdzieś tutaj Granny, ale jej nie było. Napiszcie, dajcie znać, jak tam na świętach, czy było fajnie, czy wszystko w porządku. Możecie napisać w komentarzach. A ja dzisiaj trochę chcę tutaj zrobić malutki porządeczek, bo widzicie, wioska jest naprawdę w opłakanym stanie. I w ogóle, patrzcie na tą dziurę tu. To jest ta dziura. I tutaj jest dziura. Ale jajca, normalnie patrz, ile tego jest. Dobra. W każdym bądź razie, zamierzam wracać na ziemię. Uda mi się to zrobić, ale zapowiedziałem wam, za te wszystkie męki, za te bóle, babcie Granny, muszę rozwalić, słuchajcie, muszę ją pokonać. Nie ma szans, nie ma szans, żeby ona tutaj przeżyła. I nie, jeszcze to, patrzcie, weźmiemy sobie, patrzcie, gąbkę i zobaczymy, czy to zadziała, jeśli weźmiemy tą całą wodę, pa. O tak, dobra, gąbka, gąbka, działaj, 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 pięknie działa. Okej, zróbmy tak, 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 tak. Babcie nie ma, więc możemy to wszystko, całą tą wodę wywalić i zobaczcie, tak, jest to wszystko rozwalone. Ten szlam jakiś tutaj, wywalać mi z tym, babciu, nie, ja nie chcę tego. No i zobaczcie, ten kocioł, który, pamiętacie ile wspomnień, tutaj te podgrzanie, przez to coś byłem czerwony, więc rozwalam to i tyle. Kocioł jest do rozwalenia również, tylko że to jest z obsydianu, więc TNT nie da rady. A może sprawdźmy, TNT. Wow! Patrzcie, ile mamy tutaj TNT, Lightning Storm. Ej, weźmy odpalmy, czekaj, Redstone, nowa pochodnia i odpalmy te TNT, zobaczmy co się wydarzy, jakie tylko odpalimy, czy rozwali ten obsydian. O kurcze.
Wow! 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 Widzieliście to? To wszystko zostało podpalone, jaki boom! Ej, odpalmy jeszcze raz, albo nie, bo... Dobra, odpalmy, tylko muszę odlecieć troszkę. Dobra, postawmy tak, tak i patrzcie na to. Dobra, uwaga. Strzał! Z nieba! Wow! Ale błyskawice walnęły! Wow! No to było piękne! To było, szczerze powiem wam, piękne. Dobra, nie ma tego już, to rozwalone zostanie. Ja jestem mega happy, ponieważ no, nie mam fajnych wspomnień razem z tym obsydianem. Także patrzcie, ten cały garnek babci Granny rozwalamy. Ona już nie ma co tutaj robić. Ja wam powiem tyle jedno, że na pewno ona tutaj, słuchajcie, będzie poszkodowana. Dobra. Cyk, 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 rozwalamy wszystko. Ja nie mam zamiaru dłużej tutaj wspominać sobie tych złych chwil, słuchajcie, na Marsie z babcią Granny, bo to nie było przyjemne, utuczyła nas wszystkich. Wzięła, kurczę, zrobiła jakieś cuda niewidy. Dobra, to wszystko jest rozwalone. Dobra, i moi drodzy, przygotuję dzisiaj z diamentów. Z diamentowy domek. Patrzcie, tu w ogóle jakieś dziwne bloki są, ale dobra, weźmy taki... Patrzcie, taki, zróbmy okienko z diamentów, no to będzie coś kozackiego, słuchajcie, także tutaj będzie moje schronienie z diamentów i mam nadzieję, że po prostu przetrwa, słuchajcie, tą batalię z babcią Granny. Domek ma być tutaj. Domek będzie w tym miejscu, poza wioską, żeby oczywiście mieć schronienie, jeśli będziemy walczyć z babcią Granny. Więc ja zaczynam oczywiście od budowy jakiegoś szybkiego domku. Zobacz, cyk, 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 cyk. Dobra, domek będzie naprawdę kozacki. Mam nadzieję, że spełni swoją funkcję. O, tak, dobrze. I teraz to jest naprawdę, naprawdę całkiem, całkiem zacny domeczek. Będzie, tak, wybudujemy tu wszyściutko. I słuchajcie, babcia Granny, dobrze wiecie, że boi się diamentów. I ja mam zamiar położyć temu kres i tą babcię Granny po prostu pokonać tymi diamentami. Tylko boję się, słuchajcie, że może coś pójść nie tak i będzie trzeba, moi drodzy, zrobić jakąś akcję typu odwrót, więc bo nie wiem sam do końca, jak będzie wyglądała ta walka. Dajcie znać oczywiście łapkami w górę, czy chcecie, żebym oczywiście pokonał babcię Granny i uciekł właśnie z tego Marsa, czy lepiej po prostu znaczy tak, lepiej pokonać babcię Granny, czy lepiej po prostu lecieć już z Marsa na Ziemię, tam, o, daleko, daleko. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja oczywiście będę czytał wasze komentarze, więc bardzo, bardzo was potrzebuję waszego wsparcia. Patrzcie, okienka. Wow, dobra, okienka niech będą takie. Dobrze. Babcia Granny nie ma szans z nami. Tak, dobra, zróbmy to wszystko w taki sposób. Tu będą ścianki. O, tak. To rozwalmy. I moi drodzy, wierzę w to, że nam się uda. Wierzę w to, że nam się uda, że babcia Granny jest do zrobienia i na pewno nam się to uda. To nie ma dwóch zdań. Dobra, tutaj jest coś takiego. Słuchajcie, tu będą drzwi i tymi drzwiami będę wchodził do tej bazy tajnej. Zróbmy tak. Podłoga musi być zrobiona, ponieważ ona może, wiecie dobrze, że wejść od dołu, tak jakby, nie? Więc to by było niefajne, ale to będzie nasze takie schronienie przed babcią, żeby ona mi tutaj po prostu nie zrobiła żadnej krzywdy. Dlatego zróbmy to wszystko z diamenciorów. Proszę bardzo, wejście. Domek diamentowy będzie zrobiony. Nie ma szans z nami. I to się nazywa walka. To się nazywa walka. O tak, dobra. Także tu. Jeszcze tylko sufit by się nam przydało do zrobienia. I chyba to będzie całkiem dobrze zrobione. O tak, patrzcie, domek z diamentów. Widzieliście kiedyś coś takiego? Domek z diamentów. Dobra, zróbmy jeszcze tylko daszek, bo oczywiście może od góry wbić. Więc to będzie nasze schronienie takie pełne, pełnoprawne schronienie. W którym oczywiście babcia nie będzie miała wstępu, ponieważ to są diamenty. A dobrze wiecie, że diamenty to babcia Granny. To jest po prostu
To jest po prostu no, coś nierealnego. Także z diamenciary, diamenciury, creativa mogłem włączyć. Pięknie, ładnie, ładnie. Dobra, cyk, cyk. Dobra, to teraz tak, jak już mamy przygotowaną jako taką bazę, może zróbmy jeszcze trochę okienek, żeby było widać cokolwiek. O tak, żeby było, można zajrzeć sobie po prostu tak o. Dobra, diamond, przydałyby się drzwi jakieś diamentowe, gravestone to nie, dobra, czyli mamy mniej więcej zrobione coś takiego, wiecie co w tej bazie potrzebujemy zrobić, stojak na zbrojkę, tak, zbrojka, bo bez zbrojki diamentowej, no to może być krucho, więc robimy jej, o tyle, patrzcie, cyk, cyk, dobra, diamentowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, 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 pyk. Dobra, cyk, 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 cyk. Widzicie? I teraz to ma sens, i teraz to ma sens, jeśli będziemy walczyć z babcią Granny. No to diamentowe rzeczy nam się przydadzą. Diamentowy, słuchajcie, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest to! I teraz tylko ramki musimy oczywiście wziąć, proszę bardzo, ramki. Stawiamy tutaj wszędzie rameczki. To jest przymusowe, żeby zrobić, słuchajcie, o tak, tutaj, 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 łopaty, słuchajcie, tutaj nastawimy diamentowe, moi drodzy, siekierki. Siekierki również będą potrzebne, więc muszę się przygotować do walki z babcią Granny. I patrzcie na to. Tak jest. To się nazywa potęga. I teraz tylko kilofiki. Patrz. Cyk, cyk. I kilofy zostaną do zrobienia. O tak. O tak. Dobra. Dobra, tutaj zróbmy, o, może nawet coś takiego. To będzie śmiesznie wyglądało. Patrzcie, to można wszystko pozmieniać trochę. Będzie śmiesznie wyglądało. O, tak, dobra, zróbmy tak, 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 tak. Patrz! Kozacko! No to jest teraz kozacko zrobione. No, i teraz tylko stół do enchantingu. Jezu, jakiś stół. A to jest do tego robienie rakiet. Rakieta! Właśnie, rakieta! Jeszcze potrzebujemy rakiety. Skrzynia. Musimy zrobić tutaj na pewno lapis wsadzić. Wstawmy lapis lazuli. Nie wiem, to jest chyba to, nie? Czekaj. Lapis lazuli. Lazuryt. O, to jest to. Dobra, lazuryt to będzie tutaj. Butelka z enchantingiem. Proszę bardzo, wstawmy tego dużo. Tak, żeby babcia Granny wiedziała, że my jesteśmy doświadczonymi graczami. No i co? Półka. Bookshelf. O, bookshelf. Czekaj, ciekawe, czy to będzie działało. Bookshelf działa taki? To jest jakiś inny. Tak, działa, dobra, kozak. Dobra, to wstawmy takie bookshelfy jeszcze tutaj. Proszę bardzo. Teraz to już nie ma żartów z nami. Dobra. I co jest ważne, słuchajcie, musimy zrobić jeszcze na diamentach. Patrzcie, tutaj zrobimy rakiety. Zrobimy rakiety. Bo mam zamiar, słuchajcie, mieć możliwość wylecenia z, słuchajcie, z naszego pięknego Marsa. Tak, ja chcę wracać na Ziemię. Startowa, startowa, platforma startowa. Zobaczcie, cyk, 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 cyk. O tak, o tak. Teraz jak już mamy platformę postawioną, postawmy jeszcze jedną. Taką, żeby było można, słuchajcie, odpalić więcej rakiet. Tak na ewentualność. O tak. Dobrze, tak, że dwie platformy startowe. Słuchajcie, skrzynia. Chest. Skrzynia, co to za jakieś prezentowe? Wow. Dobrze, i teraz patrzcie, skrzynię postawimy tutaj. Wow! Widzieliście to? To jakaś straszna skrzynia. Chest bomb. Ja. Skrzynia, dobra, postawmy taką skrzynię.
Zobaczcie, postawimy takie. I teraz rakieta. Patrzcie, tu są jakieś rakiety. What? Dobra, bierzemy taką. Bierzemy jeszcze taką. Bierzemy jeszcze taką. Rakiety transportowe. Ja nie chcę transportowe. Ja tieru drugiego. Dobra, weźmy jeszcze tą. O, tak, patrz. Joka kozacka rakieta. Dobra, ja je stawiam wszędzie, słuchajcie. Bo nie mam zamiaru dłużej z tą babcią tutaj żyć. Także bierzemy coś takiego. Proszę bardzo, dużo, dużo rakietek. No i teraz, teraz to się... To się będzie działo. Patrzcie, jaką mam rakietę w łapach! Wow! No to teraz to jest po prostu walka. To się nazywa walka. Dajcie znać, czy coś jeszcze powinienem mieć, żeby walczyć z babcią Granny. Czy coś jest mi potrzebne? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba to wszystko. W ogóle mam plan, wiecie co? Zróbmy taką ogromną, ogromną dziurę. Słuchajcie, tutaj w tym miejscu. Co to w ogóle jest? O tak, o tak. Słuchajcie, to jest najlepsze miejsce chyba, żeby babcię Granny tutaj wrzucić. Więc moi drodzy, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. O, proszę bardzo. Zbudujmy ogromną, ogromną dziurę, żeby babcia Granny, która będzie wchodziła tutaj, no to moi drodzy, ona będzie musiała niestety, ale trap. Jest coś takiego jak trap, łapka? O, trap, trap, trap. Jezu, co tu za rzeczy jakieś są? Pułapka. Trawa. O, jejku, no nie wiem, dobra. Jakby to zrobić? Musimy przygotować babcię Granny, żeby ona oczywiście wpadła w tą dziurę. To jest bardzo ważne, żeby ona wpadła w tą dziurę. I tutaj, jeśli ona tylko wpadnie, no to ona będzie wpadnie w szał. Więc ja muszę tutaj zrobić jakąś ogromną przestrzeń. What? Moja wygląda tak teraz baza. Słuchajcie. Tutaj wydaje wam się, że to jest trawka, ale tak naprawdę jak w to wpadniemy, proszę bardzo, pokażę wam, to w tym momencie to się rozwala. No i tutaj babcia Granny, słuchajcie, musi wpaść, koniecznie musi tutaj wpaść. Ja nawet zrobię coś takiego, żeby oczywiście tutaj było wszystko zrobione, słuchajcie, z diamentów, żeby to nie była jakaś podpucha. I w tym momencie babcia Granny powinna po prostu, nie wiem co się wydarzy, jak ona wpadnie do tych diamentów. To wszystko, z każdej strony będą diamenty u niej, więc mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Moi drodzy, to jest hit po prostu, żeby ją tutaj jakoś załatwić, no to musimy mieć naprawdę, naprawdę dużo rzeczy przygotowanych takich solidnie, więc moi drodzy, zostawiajcie łapencję w górę. Babcia Granny musi zostać pokonana, tam jak widzicie jest pułapka gotowa, domek z diamentów jest gotowy do walki z babcią Granny. I co jedynie nam zostanie? W ogóle co się wydarzyło z tą wioską? Jak ona jest poniszczona? Rakiety mamy pochowane. Więc ja muszę wam powiedzieć, że to będzie koniec babci Granny. Tutaj te TNT rozwalę, bo nie wiem co ona nawet tu robi. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapencję w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo naprawdę z babcią Granny może być niedługo krucho i wierzę w to, że nam się to uda zrobić. Więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji, bądźcie gotowi, bo niedługo, słuchajcie, ale już jutro bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli z babcią Granny już zatańczyć tango. Więc moi drodzy, hashtag wojna z Granny i jedziemy z nią. Tak jest, brawo. Każdy niech nie wbija. Wbijajcie również na mój drugi kanał Matrunerpel Games, bo tam wlatują nowe, świetne odcineczki. Więc pamiętajcie, żeby go zasubskrybować. Wbijajcie również na mojego Discordzika, macie link w opisie. Jeżeli byście chcieli ze mną pogadać, to zapraszam bardzo gorąco do sklepu matrunertitris.com. I co? I na Instagramka, macie wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Papa!